Siemanko. To będzie bracia Pierdolec, tak. Witam w nowym odcinku, w którym sobie poopowiadamy o basie firmy Richwood. Firma Richwood na moich filmikach już była. Będzie jeszcze raz. Więc tak. Chwila, bo się muzyczka kończy. To bo się tego nie znam. Dobra. Więc tak, co tu mamy? No to jest gitara basowa, wiadomo, mamy 4 struny. No ale co? Ten bas jest już nieprodukowany. Ma on gdzieś około 20 lat. Jest to produkcji japońskiej, gdy Richwood jeszcze robił dobre gitary w Japonii. A nie teraz. Teraz robi shit. I tak, jest to po prostu kopia Fendera Jazz Bassa. Najbardziej popularnego basu na całym świecie. Czy mi się to udało? Tak, udało mi się. Ta gitara wyszła mi przezajebiście. Grała też przezajebiście. Za śmieszne pieniądze, jak naprawdę za te pieniądze gra... Kurwa, kosmos po prostu, gra zajebiście, ale tak, ze specyfikacji. To dwa przetworniki typu single coil, dwa volumy od tych przetworników, jeden potencjometr taki mały od tonu, czyli klasyków struny. Mam tu chyba założony rozmiar 105-45, czyli nie aż tak jeszcze grube, ale już dają radę. GHS oczywiście. Klucze są tutaj, są firmy Wilkinson, czyli też dają radę. Myślę, że ktoś się wymienił, ponieważ wątpię, że Richwood w tamtym czasie dawał klucze Wilkinsona, ponieważ nie wiem, czy one były jeszcze wyprodukowane. Nie, wydaje mi się, że jeszcze tak nie było. Więc na pewno są zmienione. Struny są przewlekane przez korpus. No, tutaj, co teoretycznie poprawia sustain, wybrzmiewanie. Ale możemy też struny sobie przepuścić przez mostek. Nie wiem, czy właśnie ta operacja była tutaj zrobiona tak specjalnie, czy ktoś później to przerobił, w sensie, że możemy dać struny przez mostek i przez korpus. Wydaje mi się, że oryginalnie struny były przewlekane przez sam mostek, a ktoś po prostu wywiercił sobie dziury, aby struny przewlekać przez korpus. No ale to tylko moja subiektywna opinia na ten temat. No i tak, co tu mamy? Mamy bardzo zajebiście dobrze grający bas. Mamy 20 progów. Strunica polisandrowa. No wszystko jest jak w Fenderach wyjętych. Wiadomo, Japończycy w okresie lat tam 83-86 zaczęli dobrze kupować te gitary. Powstało bardzo dużo firm, które kupiły znane marki gitar, takie jak Gibson albo Fender. Na przykład Greco, Edwards, Orville, Phoenix, Tokaj, no i właśnie Richwood. Tyle, że Richwood teraz robi gumiane gitary i nie polecam ich teraz, żeby to robią. Teraz w ogóle produkcja gdzieś się przeniosła, wcześniej była i w Japonii, teraz chuj wie, gdzie to w ogóle robią. Nie polecam nowych Richwoodów, ale ten ma już, jak na swój wiek, wygląda bardzo spoko. Kupując go, poprzedni właściciel powiedział mi, że oryginalnie gitara była czerwona, ale kolor został zaczerpnięty z samochodu PR-owskiego, z syrenki. To jest kolor właśnie, jaki miały syrenki kiedyś. Taki, wiecie, lata trochę 40. Taki kolor. No, jest spoko. Pograłbym wam coś, ale no nie mam wzmacniacza osobowego, więc wam nie pogram za bardzo. To tylko taka specyfikacja. Wymarzona praca. Pełen portfel. Jest to fryzura. Więc to byłoby na tyle. Jeżeli spotkacie się z taką gitarą, a wątpię, to naprawdę polecam. A jeszcze korpus jest wykonany z olchy, czyli tak jak większość Fenderów meksykańskich, bo Fendery USA, Corona California są wykonane z jesion. No i co, no i chyba tyle w tym odcineczku. Polecam dzieciom.